Nad tą sprawą bardzo intensywnie pracowali nasi policjanci. Zabezpieczaliśmy ślady, dowody, prowadziliśmy wszelkie czynności tutaj zarówno z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, aby ustalić osobę odpowiedzialną za tak chuligańskie działanie. I tutaj nie trzeba było czekać długo na efekty pracy naszych policjantów, ponieważ do zatrzymania tego sprawcy doszło jeszcze tego samego dnia w godzinach popołudniowych. Okazał się nim 38-letni mężczyzna. On jest dobrze znany środowisku policyjnemu. To jest człowiek, który odbywał już karę pozbawienia wolności za przestępstwa związane właśnie z podpaleniami, z podłożeniem ognia. Ten mężczyzna został zatrzymany, przewieziony do naszej jednostki, zabezpieczyliśmy jego odzież, przeprowadziliśmy oględziny jego ciała. No i tutaj prężnie działaliśmy również z biegłym z zakresu pożarnictwa. Ten mężczyzna został przesłuchany przez prokuratora w dniu dzisiejszym. On usłyszał zarzuty podpalenia między innymi tego placu zabaw, ponieważ tam będzie tak zwana wieloczynówka, czyli sytuacja, w której zarzucamy mu kilka przestępstw o tym samym charakterze. Czyli tu w tym przypadku związanych z podłożeniem ognia. Temu mężczyźnie na chwilę obecną zarzuca się przede wszystkim podpalenie placu zabaw, którego wartość wstępnie oszacowano na ponad 250 tysięcy złotych. Natomiast usłyszał również zarzut podpalenia wiaty śmietnikowej w Opolu przy ulicy Sienkiewicza. Ten mężczyzna jest również brany pod uwagę, jeżeli chodzi o inne podobnego charakteru przestępstwa, dlatego najprawdopodobniej ten protokół zostanie uzupełniony o kolejne jeszcze zarzuty związane z podłożeniem ognia. Ten mężczyzna nie złożył obszernych wyjaśnień, natomiast on się do wszystkiego przyznał. Usłyszał dzisiaj zarzuty w prokuraturze i prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec niego najsurowszego środka, jakim jest izolacja, jakim jest areszt i w dniu jutrzejszym będzie sąd w tej sprawie podejmował decyzję. Mężczyźnie grozi tak zwana podwyższona kara związana z popełnieniem przestępstwa w warunkach recydywy. Grozi mu do 7,5 roku pozbawienia wolności. Tutaj nie mamy absolutnie żadnej wątpliwości, że ten środek izolacyjny w postaci aresztu powinien być wobec tego mężczyzny zastosowany, natomiast ta decyzja jest już w gestii sądu.